Iris i Roza już tu są. Wyglądają one trochę przygaszone. Co to za smutne miny? Nie dowiedziałyśmy się za wiele. Iris, przesadzasz. Przecież widziałyśmy, jak Castiel dłubał sobie w nosie. Co? To wydarzenie raczej nie zasługuje na cały artykuł, ale moglibyśmy umieścić to w rubryce z żartami. Żartowałam, tak naprawdę to niczego nie znalazłyśmy. Kurczę, jestem zawiedziony. My za to na coś wpadliśmy, odpowiedział dziewczynom rozmowę między dyrektorką i panem Parazowskim. Okej, teraz musimy się zastanowić, jak opiszemy wydarzenie, o którym nic nie wiemy. Oczywiście, szperając w pokoju nauczycielskim, słyszałem już, że Peggy dorobiła sobie klucz w stylu ninja. Musimy ją poprosić, aby nam go pożyczyła. Nie będzie mogła odmówić. Zdajecie sobie sprawę, że na pewno zostaniemy ukarani, jeżeli damy się złapać? No co ty, to kwestia dobrej organizacji. Gdzie musieli się podzielić zadaniami. Ktoś będzie musiał pójść pospierać w pokoju nauczycielskim, a ktoś inny w tym czasie będzie musiał odwracać uwagę nauczycieli. Przydałaby się także osoba, która stanie na czatach przed pokojem. Ostrożności nigdy za wiele. Plan ataku zaczyna się w końcu konkretyzować. A więc kto chce się tym czym zająć? Mi nie przeszkadza pójść poszperać w pokoju nauczycielskim. Idę z tobą, nie za bardzo mam ochotę, aby nauczyciele mnie nakryli, ale ktoś musi cię pilnować, abyś nie narobiła zbyt wielu głupstw. Narobiła? Kto? Nie myślałam, że po tym, co się przytrafiło Peggy, będzie aż tylu ochotników, aby zakraść się do pokoju nauczycielskiego. W każdym razie mi to na rękę. Już raz dałam się tam przyłapać. Nie będę ponownie ryzykować. W takim razie ja odciągnę uwagę nauczycieli. Nie powinnaś iść sama. Przydałaby się do tego co najmniej dwie osoby. Dzięki temu nauczyciele będą podwójnie rozkojarzeni. No to chodź ze mną. Okej, jak chcesz. Iris powiedziała, że stanie na czatach pod drzwiami do pokoju nauczycielskiego. Razem z Aleksem poszliśmy odwrócić uwagę nauczycieli. Nie wiem, rozbijecie se nosy, ktoś będzie udawał, że omdlewa, to może być ciekawe. Tylko trochę wyobraźni. Ale z tego co pamiętam, będzie nudno. Ej, gdzie ten pokój nauczycielski? Też musisz go znaleźć i zajarzyć? O, Nathaniel, ale ani śladu po nauczycielach. Cześć, co robicie? My pracujemy nad artykułem do szkolnej gazetki. Tak, tylko że nie wydaje mi się, abyśmy mogli o tym wszystkim rozpowiadać. Nie ma problemu, nikomu nic nie powiem, ale uważajcie, żeby nie narobić sobie problemów. To Peggy was o to poprosiła? Powiedzmy, że się o coś założyłyśmy. Nathaniel, teraz gdy o tym myślę, to może mógłbyś nam pomóc? Może masz jakieś informacje? Informacje o czym? O nowym szkolnym wydarzeniu? Nie wiem. Wydarzeniu jakiego typu? Właśnie w tym problem. Na razie nic więcej nie wiemy. W każdym razie ja nic nie wiem na ten temat. Dobra, nie szkodzi, sami poszukamy informacji. Tylko uważajcie, abyście nie wpadli w tarapaty. Po akcji z Peggy nie sądzę, by dyrektorka była wyrozumiała. Będziemy mieli przerąbane, co najmniej. Pan Farazowski, pani Delaney i dyrektorka o czymś rozmawiają. Spojrzałam na Aleksego. Wyglądał na zdeterminowanego. Dzień dobry, przepraszam, że przeszkadzam. Nie ma problemu, Aleksy. Co się stało? No w sumie to nie. Coś się stało. Chcieliśmy tylko państwa poinformować o wynikach ankiety, którą przeprowadziłem wśród uczniów razem z Boni. Jaką ankietę? Na temat ewentualnego szkolnego wyjścia. Wynik ankiety jest jednogłośny. Uczniowie chcieliby zorganizować wycieczkę do dużego centrum handlowego. Co takiego? To na pewno jakiś żart. Nie, mówię na poważnie. Nie powinnam była pozwolić Aleksemu mówić. Teraz nauczyciele wezmą nas za idiotów. Trudno, gorzej być nie może. Aleksy chciał powiedzieć, że to tylko jeden spośród wielu innych pomysłów. Jest wiele miejsc, do których moglibyśmy zorganizować. Posłuchajcie, cieszę się, że szukacie pomysłów, aby urozmaicić życie uczniów, ale nie sądzę, aby wyjście do centrum handlowego było dobrym wyborem. Aby wyjście było interesujące, musi nawiązywać do kultury lub historii. To prawda, że w niektórych miastach istnieją antyczne butiki, które nawiązują do historii. Dokładnie. Młodzieńcze, nie sądzę, aby ten aspekt historyczny najbardziej cię interesował. Aleksy dalej wyliczał argumenty, aby obronić marzenie wspólnego wyjścia na zakupy. Oczywiście nie udało mu się przekonać nauczycieli, aby przynajmniej dyskusja zajęła nam dobre pół godziny. Przesadzają, jacy oni są upadci. A się wyczułeś? Naprawdę myślałeś, że się zgodzą? No, jeszcze nie jest za późno. Może pewnego dnia dyrektorka zda sobie sprawę, że miałem rację.
Lepiej nie rób sobie zbyt dużych nadziei. Najważniejsze jest to, że Armin i Rosalia na pewno mieli wystarczająco dużo czasu, aby poszperać w pokoju nauczycielskim. Mam nadzieję, powinniśmy pójść sprawdzić, czy sobie poradzili. Okej, okay, chodźmy. Mam wrażenie, że nie będzie dobrze. Ej, no znowu się gdzieś skitrali, gdzieś w niewiadomym miejscu, totalnie w kosmosie. Muszą być niedaleko. O, tutaj jesteś. Udało wam się czegoś dowiedzieć? No, to nie było łatwe. Mieliśmy czas, aby się rozejrzeć, ale za wiele nie znaleźliśmy. Wiemy, że nie będzie lekcji przez cały dzień i że obecność uczniów tego dnia będzie obowiązkowa. Znaleźliśmy notatkę dyrektorki, która o tym mówiła. Odkryliśmy także, że szkoła wydała ostatnio trochę za dużo pieniędzy. Widzieliśmy dokument z jakimś rozliczeniem. Nie wszystko zrozumieliśmy, ale domyślamy się, że szkoła miała ostatnio kłopoty finansowe. Myślimy, że dyrektorka na pewno będzie chciała nas poprosić, abyśmy pracowali jako wolontariusze, aby wypełnić szkolną kasę. Jesteście pewni? To legalne? Może to będzie jakiś kiermasz? Tak, staliśmy przy straganach i obsługiwali osoby spoza szkoły, które chciałyby pograć albo coś przegryźć. Byłoby fajnie, ale nie wiemy, co mogłoby być na tych straganach, a więc jest szansa, że mogłoby się nam to nie spodobać. Boże, ja jestem pełna podziwu nad gadaniną o czym, że można tyle pogadać o czymś, co w ogóle nie ma sensu. Nie wierzysz mojemu instynktowi? Nie widzę innego wytłumaczenia. W każdym razie musimy już zacząć pisać, bo inaczej nie skończymy na czas. Powinniśmy tutaj zostać, tak będzie wygodniej. Spędziliśmy dużo czasu na pisaniu, każdy dorzucił coś od siebie i w sumie dobrze się przy tym bawiliśmy. Zgodziłam się zatrzymać artykuł i przynieść go następnego dnia do szkoły. Nie skończyliśmy go, ale zaczęło się robić późno. Rosalia chciała pójść się spotkać z Leo, a Iris poszła na zajęcia kółka muzycznego. A ja zanim wrócę do domu, muszę znaleźć pana Borysa i kupić fartuch na lekcji chemii. Lepiej pójdę do sali gimnastycznej, pan Borys na pewno już przyszedł. Jakim cudem tylko tytuł musisz kupić? Tak, zgadza się. Co? A, Boni, z pewnością przyszłaś po fartuch. Tak, zgadza się. Proszę. Proszę. Okej. Okay. Ciekawie to wygląda. Dałam pieniądze panu Borysowi i wzięłam fartuch w odpowiednim rozmiarze. No to też jest jakaś ciekawa, naprawdę. Jakby fartuchy potrzebowały odpowiedniego rozmiaru. Znaczy, no pewnie jakiś dawna spiętość jest, ale... Jej, zbawi mnie, że go trzeba kupić. Muszę wrócić do domu, ale waham się, czy się wcześniej nie przespacerować. Mam ochotę zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. W fartuchu. Kentin pije kole na tarasie. Cześć, Bonnie, spacerujesz sobie. Tak, dobrze jest popatrzeć na coś innego niż szkołę. Pewnie, siadaj. No, jeśli chcesz. Z przyjemnością. Cool. A więc, co słychać? O, ale co jest słodkie, robimy to. To był bardzo fajny dzień, ale teraz jest jeszcze fajniejszy, bo jestem razem z tobą. Ach tak, też tak myślę. Wymieniliśmy uśmiechy. Chcesz się czegoś napić? Ja stawiam. O, nie musisz. To nie podlega dyskusji. W końcu zgodziłam się, aby mi kupił sok owocowy. Przez dobrą godzinę rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Muszę już iść, muszę nakarmić Kukiego. Dobrze się sprawuje? Tak, w ogóle nie żałuję, że go przygarnąłem. Pies w domu to same zalety. Atmosfera jest o wiele weselsza, odkąd jest z nami. Nie wiem. A więc wszystko się układa. Jak to wszystko się układa? No, z twoim ojcem nie mogło być łatwo. W niektórych sprawach jest nieugięty, ale wiele mu zawdzięczam. Nie powinnaś tak szybko oceniać ludzi. Ej! Zaraz bez przesady, że go oceniam. Co na niego narzekasz? Spadam do jutra. O kurde, cię obraził czy co? Ej, no sam ciągle na niego narzeka. Dobrze jest wrócić do domu. Przygotuję swoje rzeczy na jutro. Dzięki temu tym razem niczego nie zapomnę. Schowałam do plecaka fartuch i artykuł dla Peggy. Może powinnam także porozmawiać z rodzicami o cenie fartucha? Wyszłam z pokoju, aby zapytać mamę, czy mogłaby mi zwrócić pieniądze. No nie. Bimów znowu biedny. Coś przyszło, nawet nie wiem co to. Kapelusz. Dobra. Rozmawiała przez telefon najprawdopodobniej z ciocią Agatą. Wyglądała na wzburzoną.
Zdajesz sobie sprawę, to strasznie uszczupliło nasz budżet. Mam nadzieję, że nam się to opłaci. To prawda, że moi rodzice musieli ostatnio naprawić samochód. To chyba nie jest najlepszy moment, aby prosić o pieniądze. Zajmę się tym później. Następnego dnia obudziłam się lekko zestresowana. To chyba przez wizję kolejnej lekcji z panią Delaney. Tak, to na pewno przenośnie od tego, że Bimów musiał naprawić swoje serwery na ziemniaku. Na pewno. Przed szkołą spotkałam Lisandra. Lisander, witaj Bonnie. A więc nie obawiasz się nowej lekcji? Znasz mnie, nie jestem z tych, którzy się stresują takimi rzeczami. Tak, to prawda. Nie wiem, skończona. W każdym razie mam nadzieję, że uda mi się skończyć pisać artykuł przed lekcjami, inaczej będzie za późno. Pracujesz w gazetce? Nie do końca. Razem z Rozą, Iris, Arminem i Aleksem poszliśmy na układ z Peggy. Jeżeli uda nam się napisać interesujący artykuł przed końcem popołudnia, to wróci do swoich redakcyjnych obowiązków. Nie chciała już pisać artykułu? Nie, odkąd dyrektorka nakryła ją w pokoju nauczycielskim. Czasami zastanawiam się, czy Lisander naprawdę chodzi do tego samego liceum, co ja. Wiesz, po prostu nie jest szpiegiem przed Dubeńskim. Wydaje mi się, że coś o tym słyszałam. I o czym będzie ten artykuł? Wolę na razie o tym nie mówić. Dowiesz się wszystkiego, gdy przeczytasz artykuł. Tak, jeżeli zdecyduję się do niego zajrzeć. W końcu weszliśmy do szkoły. Lepiej poszukam Aleksego, Armina i dziewczyn, abyśmy dokończyli nasz artykuł. Oj, no będę musiała szukać? Chciałabym być w parze z tobą, albo z kim? No tak, byłoby super. Lepiej być z koleżankami. Spoko. Jestem gotowa do walki. Jak to? Na dzisiejszą lekcję. Nie wiem, z kim będę w parze, ale nie dam sobie wejść na głowę. O Boże, spokojnie, nie wiesz jeszcze, z kim będziesz w parze. Dokładnie, nauczycielka powinna mnie usadzić razem z tobą. Dzięki tobie udałoby mi się zachować spokój. O, tego nie wiem. Niestety nie da się, nie, różnie mi wychodzi. Najczęściej siedzę albo z kim właśnie, ewentualnie teraz mi się trafiło z Rosalią. O, tutaj jesteś. Nie wiedziałam, gdzie mieliśmy się spotkać. Przyniosłaś artykuł? Tak, tak. Jeżeli od razu cię za to zabierzemy, to zdążymy go skończyć przed lekcjami i będziemy go mogli oddać Peggy. No, to zabieram się do pracy. Zostało nam jeszcze dużo pracy. Każdy chciał dosycić coś od siebie i ciężko było dojść do porozumienia. Redagowanie artykułu zabrało nam więcej czasu niż przewidzieliśmy. Ledwo co skończyliśmy, a już musieliśmy iść na lekcję. Lepiej się pospieszmy, Bonnie, weźmiesz ze sobą artykuł? Zgoda. Chwila prawdy, zobaczymy. Bardzo grzecznie weszliśmy do sali. Wydaje mi się, że teraz wszyscy mają się na baczności przed lekcją pani Delaney. Witam wszystkich. Zanim zaczniemy naszą drugą lekcję, proszę, aby każdy nałożył swój fartuch. W ciszy, dziękuję. Wszyscy u ciebie zaczęli szeptać, gdy nakładali strój. Ale mam już ten strój. Dobrze, skoro wszyscy są już obecni, to przedstawię wam wyniki testu. Wszyscy wstrzymali oddech. Nataniel usiądzie razem z Lee. Spojrzałam na Nataniela. Nie wyglądał na zachwyconego. Iris będzie w parze z Aleksem. Mają szczęście, przynajmniej będą pracowali w przyjemnej atmosferze. Alisander z Klementyną. Jaka nieoczekiwana para. Zastanawiam się, co z tego wyniknie. Musiałam utworzyć trzyosobową grupę, do której będą należeć Peggy, Charlotte i Violetta. Kolejna para to Kentin i Castiel. Wow! Kentin wygląda na zmieszanego, a Castiel pozostał obojętny. Pani Delaney chyba powinna lepiej przeanalizować nasze testy i decyzje są dosyć dziwne. Amber usiądzie. Błagam, tylko nie ze mną. Z Arminem. Armin otworzył buzię tak, jakby chciał krzyknąć. Ale Aleksy stanął mu na stopie, aby go powstrzymać. Armin i Amber. Serio, do czego to wszystko zmierza? W każdym razie nie zostały już zbyt wiele możliwości. Bonnie usiądzie z Melanią. What the... Co? Jeszcze nigdy mi tak nie wyszło. Mogło być gorzej. Miałyśmy z Melanią kilka gorszych momentów. Ale teraz zagadujemy się o wiele lepiej. Spojrzałam na nią, a ona się uśmiechnęła. A Rosalia będzie w ławce z Kim. Dobrze, możecie już usiąść w wyznaczonych parach. W ciszy, dziękuję. Usiadłam koło Melanii. Cieszę się, że jesteśmy razem. Na pewno będzie nam się świetnie razem pracowało. Tak, mam nadzieję.
Dobrze, dzisiaj będziemy pracować nad syntezą aspiryny. Zapiszę wszystkie wskazówki na tablicy i będę się przechadzać między ławkami, aby sprawdzić, jak sobie radzicie. Proszę, abyście przyszli po przybory niezbędne do wykonania doświadczenia. Każda para poszła odebrać kolbę, palnik, Bansena i inne przybory, których nazw nie mogę sobie przypomnieć. Nauczycielka wytłumaczyła nam cel doświadczenia. Miałam trudności, aby wszystko zrozumieć. Wszystko jest rozpisane na tablicy. Jeżeli będziemy uważać, to na pewno nam się uda. Tak myślisz? Tak, nie martw się, to nie będzie takie trudne. Należy zrealizować syntezę organiczną, bazując na protokole eksperymentalnym. Puk, puk, bałkot, bałkot. Pani Delaney wywróciła oczami. O co chodzi? Pan Farzowski wszedł do sali lekko zażenowany. Przepraszam, że przeszkadzam w środku lekcji pani Delaney. Co się stało? To w sprawie dokumentów dotyczących pani przeniesienia. Pani dyrektor chciałaby panią widzieć. To nie może poczekać, widzi pan, że zaraz zaczniemy robić eksperyment. Wydaje mi się, że chciała się z panią spotkać natychmiast. Co oprócz wydaje mi się? Pani Delaney westchnęła, widocznie poirytowana. Dobrze, mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Odwróciła się do uczniów. Proszę podczas mojej nieobecności zrealizować 3 pierwsze etapy doświadczenia. Uważajcie na bezwodnik octowy? Dobra. To może wywołać podrażnienia. Nie wdychajcie go i nie dotykajcie gołymi rękami. To bardzo pocieszająco. Czy w tej klasie jest jakiś gospodarz? Daniel i Melania podnieśli ręce. Dobrze, chciałabym, abyście pilnowali swoich kolegów. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, gdy wrócę do klasy. Wyszła z sali w towarzystwie pana Farzowskiego. Zapanowała cisza, która trwała zaledwie kilka sekund. Nie rozumiem, czemu Farzowski nie mógł zostać, skoro się tak nudzi, że robi za kuriera. Nagle wszyscy uczniowie zaczęli rozmawiać. Proszę, trochę ciszej. Powinniśmy zacząć pracować tak, jak poprosiła nas o to pani Delaney. Co to ma być? Chcę, abyśmy pracowali, ale nawet jej tutaj nie ma, aby nam pomagać. Nie ma mowy, abym się za to zabierała. Chyba nie myślisz, że zrobię wszystko sam. A czemu nie? Wszyscy zaczęli dyskutować albo się sprzeczać. Natanie i Melania musieli się poddawać. Powinnyśmy zaczynać. Tak, masz rację, a więc umieść w kolbie 5 gram kwasu salicylowego. Na razie to nie wydaje się aż tak skomplikowane. Kolba jest tam, a kwas salicylowy jest zaznaczony na jednej z etykietek. No to do dzieła. Zaczęłyśmy pracować, wykonać doświadczenie. No dobra, czasem to nie moja wina, że to dziwnie brzmi. Ale szybko zaczęła mieć problemy. Wskazówki nie były dla nas wystarczająco jasne. Najwyraźniej nie byłyśmy jedyne. Wielu uczniów zaczęło chodzić po klasie i sprawdzać, jak radzą sobie inni. Kurczę, nie myślałam, że tak utkniemy. To trudniejsze niż myślałam. Nie powinnyśmy tak się w tym przejmować. Poczekamy, aż nauczycielka wróci i nam pomoże. Tak, masz rację. Pójdę jednak upomnieć pozostałych, aby mniej hałasowali. No to ja też się przejdę. Rozali, Kim, Iris i Aleksego. Może Rozali, Kim? Zapewniam cię, że mała, śliczna sukienka podkreśliłaby twoje atuty. Odpuść sobie, w tych kwestiach nigdy się nie dogadamy. Widzę, że ciężko pracujecie. To bardzo poważna dyskusja, ale Kim nie chce mnie słuchać. To trochę jak ty. Ona zawsze próbuje wmawiać ludziom, jak mają się ubierać. To jej specjalność. Ej, słyszę was, nie jestem głucha. Lepiej już to je zostawię i sprawdzę, jak sobie radzą inni. O, no to do Castiela i Cantina, to może być ciekawe. Nie trzęs się tak, dzieciaku, bo rozbijesz próbówkę. Nie trzęsę się, daj mi to dokończyć. Cantin nie jest w najlepszej formie. Przyszłaś nam pomóc, płaska desko? Jak ją nazwałeś? Uspokój się, kochasiu, to nie było złośliwe. Trochę tak, ale już się przyzwyczaiłam. No to jak wam idzie? Wydaje mi się, że tak. Łatwo powiedzieć, gdy stoi się przez pół godziny z założonymi rękami. Masz z tym problem? Każdy miałby z tym problem. Zachowujesz się nie fair. A ty może pracujesz teraz w swojej parze. Znowu za szybko zaczęłaś gadać. No to chyba już sobie pójdę. Peggy i Violetta stoją w końcu sali. Podejdź do Peggy i Violetty. Co robicie? Ktoś nam bardzo dyskretnie zajął miejsca. Nie możemy pracować. Co? Jak to? Zgadnij. Spojrzałam w kierunku ich ławki.
Amber i Lily usiadły na krzesłach Peggy i Violetta, by poplotkować z Charlotte. One zdecydowanie przesadzają. To moja wina. Wstałam z krzesła, aby porozmawiać z Alexem i Peggy za mną poszła. Nie jest usprawiedliwienie. Jeżeli chcą dyskutować, to mogą to zrobić gdzieś indziej. Masz rację, powiem im, aby się przesunęły. Może niepotrzebnie się tak denerwujemy. Nikt cię nie denerwuje, porozmawiamy na spokojnie jak dorośli. Peggy podeszła do diabolicznego trio. Ja mówię Hydra. Sorry dziewczyny, ale razem z Violettą chciałyśmy wrócić na swoje miejsce. Możecie pójść gadać gdzie indziej? Spokojnie, w sali jest wystarczająco dużo miejsc. Tym lepiej, będziecie miały większy wybór. Spokojnie, nie musicie się tak wkurzać. Co to za targowisko? Wracajcie na swoje miejsce, natychmiast. Ups, no to koniec przerwy. Wróciłam na swoje miejsce. Zawiodłam się waszą klasą. Myślałam, że w waszym wieku będziecie dojrzalsi. Wracajcie do pracy. Nathaniel podniósł rękę. Jesteś gospodarzem, prawda? Prosiłam, abyś pilnował klasy, ale najwidoczniej to nie jest twoja mocna strona. Proszę pani, większość uczniów miała problem, aby zrozumieć poszczególne etapy doświadczenia, dlatego zrobił się karmider. Ja mogłaby nam pani wytłumaczyć to jeszcze raz. Pani Delaney spojrzała na niego, jakby był skończonym idiotą. Potem poinformowała polecenia, ale nie za... przeformułowała polecenia, ale nie za bardzo nam to pomogło. Gdy skończyła udzielać wskazówek, zaczęła przechadzać się między ławkami, aby sprawdzić, jak sobie radzimy. A nagle... Co ty robisz? Zmniejsz ogień. Przeklikałam przez to wszystko. Zajęło mi to trochę chwilę, zanim się zorientowałam, co się dzieje. Dym zaczął się rozprzestrzeniać po całej sali. Amber i Armin zszokowani zeskoczyli z krzeseł. Pani Delaney zrobiła się biała jak ściana. Co się dzieje? Proszę zachować spokój. Przechodzimy do ewakuacji klasy. Ewakuacji? Dym zaczął się robić coraz gęstszy. Spokojnie, kierujcie się do wyjścia. Będziemy... Nagle włączył się alarm przeciwpożarowy i znowu wszyscy zaczęli panikować. O nie, to się zapali. Spadajmy stąd. Nie zostanę tutaj ani chwili dłużej. Nie chcę umierać. O, to jest jedna z najlepszych scen w tej grze. Nie tylko Clementina zaczęła panikować. Widziałam, jak Violetta uczepiła się rękawa Peggy, a Iris schowała się za Alexy. Uspokójcie się i nie biegnijcie. Razem z panią Delaney stanęli przy drzwiach, aby się upewnić, że wszyscy trafią do wyjścia. Zostawcie swoje rzeczy. Wszyscy mają się natychmiast udać na dziedziniec. Bonnie, chodź. Lekko oszołomiona w końcu ruszyłam się z miejsca. Gdy wychodziłam, zobaczyłam poczerniałe i popękane próbówki na ławce Armina i Amber. Dym zaczął się przedostawać na korytarz. Chcę wrócić do domu. Nie panikujcie, to nie poszedł, tylko dużo dymu. Lepiej tutaj nie zostawać i tym nie oddychać. Szybciej, pospieszcie się. Nie wierzę, to wybuchło nam tuż przed nosem. Przypominam ci, że to twoja wina. Żartujesz sobie. Ruszcie się stąd, będziemy mogli o tym pogadać, gdy stąd wyjdziemy. Tak, na pewno będę mieć wiele do powiedzenia. To na pewno będzie dobry materiał na artykuł. O nie. Co się stało? Nie, nic, ja... Ogłuchliście? Pospieszcie się. Zostawiłam w klasie artykuł dla Peggy. Jeżeli się zgubi, to nasza praca pójdzie na marne. Cała klasa poszła w kierunku dziedzińca, a ja niezdecydowana stałam w miejscu. No i oczywiście, żeby zdobyć ilustrację, trzeba popełnić ogromną głupotę i wrócić po artykuł. Jeżeli okaże się, że jest za dużo dymu, to zawrócę. Dalej jest sporo dymu, ale nie powinno być tak źle. Będę mogła odzyskać artykuł. Wstrzymałam oddech i poszłam w kierunku swojej ławki. Zaczęłam szperać w swoich rzeczach, ale przez dym nie wiedziałam, co robię. To niemożliwe, gdzie on się podział? W końcu go znalazłam i schowałam do fartucha. Nagle zacząłem się kręcić w głowie i musiałam zacząć oddychać. Ojejciu, piecze mnie w gardle, lepiej już stąd pójdę. Muszę stąd wyjść. Z pewnością jesteś najbardziej szaloną dziewczyną, jaką znam. Zastanawiam się, co ci strzeliło do głowy. Kentin, ale co ty tutaj robisz? Zdajesz sobie sprawę, że mogłaś stracić przytomność? Aleksy i ja czuję się trochę głupio. Nie wiem, co odpowiedzieć. Wyjątkowo gęsta chmura dymu, a my dalej gadamy, co jest nic. Zawisła nam nad głowami i nic już więcej nie widziałam. Nagle poczułam, jak ktoś mnie podnosi i straciłam kontakt z ziemią. O, będą mnie ratować, po prostu Hiroshi. Kentin zaniósł mnie w stronę wyjścia, a Alexa otworzył nam drzwi. Kentin, co robisz? Mogę iść sama. Nie ma mowy, podjęłaś już wystarczająco dużo ryzyka. Zapewniam cię, że to niepotrzebne. Jeżeli nie chcesz, abym cię niósł, to będziesz musiała mnie pokonać siłą. Okej, wygrałeś.
Borąc swoją głowę na jego ramieniu, dobrze czułam się w jego ramionach, ojejce. Ale masło maślane. Kentin, dajesz radę? Paczka nie jest zbyt ciężka. Paczka cię słyszy! To dobry znak, to znaczy, że żyjesz. O Boże, jakie to jest poczytrane. Kentin postawił mnie na ziemię tuż przed dziedzińcem. Inni uczniowie zrobili dziwne miny, gdy zobaczyli, że przyszłam w towarzystwie chłopców. Gdzie byliście? Proszę pani, to moja wina. Wróciłam po coś do klasy. Chłopcy tylko chcieli mnie wyprowadzić z sali. Słowo daję, w ogóle nie masz wyobraźni. Czy przynajmniej dobrze się czujesz? Tak, byłam tam tylko przez chwilę. Jesteś pewna? Nie wyglądasz najlepiej. Kentin, za bardzo się przejmujesz. Przysięgam ci, że nic mi nie jest. Mimo wszystko przeżyłeś szok. Zostanę z tobą. Nigdy nie wiadomo. Nie przesadzaj. W końcu wyszliśmy ze szkoły. Kentin został przeze mnie tam, jakby się bał, że znowu mogłabym zniknąć. Przy mnie, tam, przy mnie razem. Okej, okay. Dyrektorka wyszła przed szkołę, aby się z nami spotkać. Co się stało? Nie przewidziałam na dzisiaj ćwiczeń ewakuacyjnych. To nie są ćwiczenia, powiedzmy, że musieliśmy wyjść dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa? Co to znaczy? Nie wiem dokładnie, jak to się stało, jednak pewne jest to, że to dwoje moich uczniów doprowadziło do eksplozji. Słucham? A była jakaś eksplozja? Pani Delaney spróbowała wyjaśnić sytuację dyrektorce. Inni uczniowie nie są w stanie ustać na miejscu. To nienormalne, aby nas zmuszać do robienia tak niebezpiecznych rzeczy. Mogłam się poparzyć albo coś gorszego. Tak, stracić urodę. Chyba chciałaś powiedzieć, że to ty jesteś niebezpieczna. Widziałam was. Wylewaliście byle co do waszych próbówek. Ej, to jej wina. Za bardzo podgrzała miksturę. Miksturę. Nie sądzę. Myślicie, że zostaniemy wysłani do domu po tym, co się stało? Nie sądzę. Nie było prawdziwego pożaru, a więc... Nie chcę wracać do środka i wdychać tych spalin. Pierwszy raz widzę Klementynę w takim stanie. Pomyślcie logicznie. Przecież na pewno nie wrócimy do tej samej sali. Podczas gdy wszyscy się ekscytowali, ja postanowiłam usiąść i trochę ochłonąć. Kentin usiadł koło mnie. Spojrzał na nie lekko zaniepokojony. Nie rób takiej miny, wszystko gra. Skoro jesteś tego pewna, mogę wiedzieć, dlaczego wróciłaś do zadymionej sali? Wróciłam po artykuł dla Peggy. Teraz pracujesz dla niej. Nie do końca, razem z Rozą, Iris, Aleksem i Arminem napisaliśmy nowy artykuł. Peggy obiecała, że wróci do swoich redakcyjnych obowiązków, jeżeli uda nam się coś napisać do dzisiaj. Nie powinnaś była podejmować takiego ryzyka do jakiegoś artykułu. Zdajesz sobie sprawę, co mogło ci się przytrafić? Wiem, że to był głupi pomysł. Ale tak, ale najważniejsze, że nic ci nie jest. Musieliśmy zaczekać na zewnątrz do momentu, a strażnicy sprawdzą, w jakim stanie była sala. Pani Delaney upewniła się, że nic mi nie jest, a potem mogliśmy wrócić do szkoły. Dyrektorka oświadczyła, że musi porozmawiać z panią Delaney, Arminem i Amber. Dzięki temu mogliśmy sobie zrobić przerwę. Wow, na odmiany, nie? Powinnam skorzystać z okazji i poszukać Peggy, aby dać jej artykuł. Przynajmniej moja mała wyprawa do sali biologicznej nie pójdzie na marne. Kimmel i Aleksy pocieszają Violettę. To prawda, że to było wstrząsające. Ale teraz nie ma się już czego obawiać. Mam nadzieję, że Armin i Amber nie zrobili sobie krzywdy. Wierz mi, Violetta, nic im nie jest. Mieli wystarczająco dużo siły, aby się poprzepychać i wyjść jak najszybciej z sali. Na twoim miejscu bym się o nich nie martwiła. Bonnie, a ty jak się czujesz? Widziałam, jak wyszłaś na końcu. Nic mi nie jest, nie martw się. Chciałam po prostu wrócić po coś do sali. To było głupie. Mała jest trochę lekkomyślna. Albo po prostu trochę stuknięta. Drugie. Ej! O, to jest pocytrane. O, Nathaniel jako jedyny pomyślał, aby zdjąć swój fartuch. Powinnam zrobić to samo. Wydaje mi się, że moja siostra jest tam i jest tam już co najmniej od kwadransu. Mówisz o jej rozmowie z dyrektorką? Tak, boję się, że razem z Arminem zostaną zawieszeni. Zawieszeni? Przecież to był wypadek. Może, ale podobno nawet nauczycielka nie wie, jak mogło do tego dojść. Ich praca była tak chaotyczna, że nie potrafią wytłumaczyć, co wymieszali i w jakich ilościach. Dziwne się, że zawieszona nauczycielka nawet nie wie. A skąd to wiesz? Dyrektorka poprosiła mnie, abym był obecny na początku ich kryzysowego spotkania. Wydaje mi się, że chciała mieć w miarę wiarygodnego świadka. I co powiedziałeś? Prawdę, że nie widziałem za wiele i że słyszałem, jak Amber i Armin się kłócili, zanim doszło do eksplozji. Potem poproszono nas, abyśmy wyszli. Mam nadzieję, że nie będą mieli za wiele problemów.
Nie tęskniłabym za Amber, gdyby zniknęła ze szkoły na kilka dni, ale nie chciałabym, aby to samo spotkało Armina. O, dobra. Skończmy ten pseudokrytyczny moment. Melania i Iris otoczyły Klementynę. Jejku, dajcie jej oddychać. Chcę sobie stąd pójść. Uspokój się, już wszystko w porządku. Strażacy wszystko sprawdzili. Nie ma już żadnego zagrożenia. Możesz być spokojna. Klementyna wyglądała, jakby zaczynała się dusić. Dziewczyny, dajcie jej trochę przestrzeni. Potrzebuje świeżego powietrza. Bo ma atak paniki, faktycznie. Wydaje mi się, że ma napad paniki albo coś w tym stylu. Może powinniśmy ją zaprowadzić do pielęgniarki. No raczej. Nie chcę iść do pielęgniarki. Chcę zadzwonić po moich rodziców i wrócić do domu. Chyba powinnaś o tym porozmawiać z dyrektorką, bo oni ma rację. Na razie najpierw byś poszła do pielęgniarki. Dziewczyny odprowadziły Klementynę. Dobra. Jak te krytyzmy się skończą? O, tutaj jesteś. Co za historia? Pomyśl, co by było, gdyby to wybuchło komuś na twarz. Chciałabym, żeby Amber... To prawda, że Armin i Amber mogli zrobić sobie krzywdę. Oni są nie do opanowania. Dyrektorka powinna ich pilnować przy kolejnym doświadczeniu. Albo ich przesadzić. Powinni być w parze z kimś bardziej zdyscyplinowanym. Tak, to mogłoby pomóc. Powiedz, jak to się stało, że przyszłaś później sama z chłopakami? Coś się stało? Ale się uśmiejesz. Wróciłam po artykuł dla Peggy. W tym nie ma nic śmiesznego. Mogłaś się udusić. No, dobra, to prawda, że tego nie przemyślałam. Przynajmniej nie muszę po niego wracać. Widziałaś może Peggy? W końcu będę mogła dać jej nasz artykuł. Nie, przykro mi. Kto wie, może właśnie piszę nowy artykuł na temat wypadku. Nie zdziwiłabym się, gdyby przez całą tę historię sama zdecydowała się wrócić do swojej profesji. Tak, to możliwe. No to idę jej poszukać. Na razie. Okidoki. Kończymy to? O, Peggy, muszę ci coś dać. Udało wam się napisać artykuł. Tak, mieliśmy bardzo mało czasu, ale się udało. Spokojnie, to ja ocenię, czy wam się udało, czy nie. Muszę najpierw przeczytać artykuł i go zatwierdzić. A no to trzymaj. Peggy wzięła kartki i zaczęła je przeglądać. Potem wybuchnęła śmiechem. Nie rozumiem, z czego się śmiejesz. Ten artykuł nie trzyma się kupy. Są takie w nim same hipotezy. Nie mogę tego opublikować. Poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że napracowaliśmy się na darmo? Wydaje mi się, że tak. A więc porzucisz szkolną gazetkę. Zmieniłam zdanie w tej kwestii. Podobno dzieje się w szkole kilka interesujących rzeczy. Mam kilka informacji na temat wypadku. Szkoda by było, gdyby pozostali się o tym nie dowiedzieli. Muszę po prostu ustalić sobie pewne granice, których nie powinnam przekraczać. Tak jak robiłam to wcześniej. No to się cieszę, nawet jeżeli wszyscy wolelibyśmy, abyś zmieniła zdanie trochę wcześniej. Trzeba przyznać, że zabawnie było patrzeć, jak robicie. Próbujecie zdobyć jakieś informacje. Chwileczkę, obserwowałaś nas. Trochę, nawet się nie zorientowaliście. Ciekawa jestem, co takiego odkryła. Może dowiedziała się czegoś więcej na temat wydarzenia, które odbędzie się wkrótce w szkole. O, tak, ten suspens. Zebranie z dyrektorką, panią Delaney, Arminem i Amber trwało dłużej niż przewidziano. Powiadomiono nas, że na dzisiaj to był już koniec lekcji i że mogliśmy wrócić do domu. Trzeba przyznać, że to był dzień pełen niespodzianek. Czas wracać do domu. Ktoś tam jest. Cześć. Hej, co tutaj robisz? Chciałam się tylko upewnić, że byłaś w stanie sama wrócić do domu. O, to miłe, ale jak już mówiłam, nic mi nie jest. Okej, sorry, nie chciałam być natrętny. Już cię zostawiam. Kentin, poczekaj. Dziękuję, że razem z Aleksem przyszliście mnie uratować. Postąpiłam głupio, a wy zaryzykowaliście, aby wyprowadzić mnie z sali. Spójrz na mnie, naprawdę myślę, że zostawiłbym cię samą w klasie, abyś się udusiła. A co to ma do wyglądu? Ja... Od jakiegoś czasu wiele dla mnie znaczysz. Jakim byłbym człowiekiem, gdybym nie przyszedł ci pomóc w potrzebie. Okej. Nie każdy postąpiłby tak samo. Ja nie jestem każdy, to prawda. No dobrze, spadam. Uważaj na siebie. Możesz na mnie liczyć. Do jutra. Miłego wieczoru. O. Będę musiała opowiedzieć rodzicom, co się stało. Wyjdę na idiotkę, ale nie mogę tego przed nimi zataić. Poczekałam, aż wrócą z pracy i wszystko im opowiedziałam. Co ci strzeliło do głowy, aby tak postąpić? Złapał mnie za ramiona i spojrzał na mnie z zaniepokojeniem. Z niepokojem. Jesteś pewna, że nic ci nie jest? Pójdziemy na pogotowie, aby się upewnić. To nie do pomyślenia, że dyrektorka do nas nie zadzwoniła. To ja do niej zadzwonię. Ja.
Mamo, uspokój się, jeżeli bym potrzebowała pomocy, to szkoła od razu zadzwoniłaby po pokotowie. Nauczycielka upewniła się, że nic mi nie jest. Ona jest tylko nauczycielką, a nie lekarką. Zapewniam was, że jestem w świetnej formie. Gdyby coś było nie tak, to już bym to zauważyła. Co za pomysł, w ogóle nie masz wyobraźni. Mogła ci się coś stać. Wiem, że to był strasznie głupi pomysł, ja przepraszam. Nie potrzebujemy przeprosin, chcemy tylko, abyś następnym razem zastanowiła się dwa razy, zanim zdecydujesz się zrobić coś podobnego. Podeszła do mnie i mnie objęła. Uważaj na siebie, dobrze? Dobrze. Twoje zdrowie jest o wiele ważniejsze niż jakiś szkolny artykuł. Teraz to on mnie przytulił. Cieszę się, że nic ci nie jest. Moi rodzice wyglądają na wstrząśniętych. Żałuję, że przysporzyłam im zmartwień. Dostałam nauczkę. Za jakiś czas postaram się nie rzucać się w oczy w szkole? Co? A czemu? Chociaż raz postaram się spędzać więcej czasu z przyjaciółmi i nie wpakować się w kłopoty. Wow, tak umiesz? Wczoraj trochę się bałam. Przyznaję, że ja też. Nie spieszę mi się, aby wrócić na lekcję do pani Delaney. To niesamowite, jak mój brat potrafi narobić wszystkim kłopotu. Aleksy, chyba trochę przesadzasz. Nie możesz zwalić całej winy na Armina. Nikt nie wie dokładnie, jak do tego doszło. Nie zwalam na niego winy. Mówię tylko, że ma naturalną zdolność do stwarzania katastroficznych sytuacji. W każdym razie byłam szczęśliwsza niż zwykle, że mogłam się spotkać po lekcjach z Leo. Może już byśmy się nigdy więcej nie zobaczyli, gdyby wydarzyło się coś poważniejszego. Ojejcie, możesz tak bać się każdego dnia. Rozo, trzeba by trochę nie przesadzasz. Przecież nie manipulowaliśmy nad materiałami wybuchowymi. Niewiele brakowało. To prawda, że po tym incydencie dobrze było otrzymać trochę wsparcia. Moja mama i mój brat zorganizowali dla mnie piknik, niespodziankę. Zjedliśmy podwieczorek nad rzeką, było bardzo sympatycznie. Muszę przyznać, że mieli świetny pomysł. Może też kiedyś powinnam zorganizować coś takiego. Ciekawy pomysł. Tak nagle wpadła. Ciekawe. Dobra, gdzie my się jeszcze kitramy? Coś się jeszcze wydarzy? Pikniki? Niespodzianki? O, Klementyna. Już wszystko w porządku? Tak, czemu miałoby być inaczej? Wczoraj nie wyglądałaś zbyt dobrze. Która? Co cię to w ogóle obchodzi? Spokojnie, chciałam tylko być miła. Zachowaj to dla swoich przyjaciół i zostaw mnie w spokoju. Sympatyczna. Franczka. O, a więc jesteś zadowolona? A o czym ty mówisz? Wszystko wraca do normy, a ja wydałam nowy numer gazetki z jednodniowym opóźnieniem, ale przynajmniej wróciłam do swoich obowiązków. Super, cieszę się, że znowu jesteś w dobrej formie. I to jak? Nie przeczytałaś jeszcze mojego artykułu? Jest bez porównania z waszymi pseudoploteczkami. Hegi, jak zwykle jesteś bardzo tak dumna. To było całkiem miłe. Chyba nie mamy takiego samego poczucia humoru. To było poczucie humoru. Nie rób takiej miny. To było bardzo miłe, że próbowaliście mnie zmotywować. W końcu to poskutkowało. Tym lepiej. Stwierdzam, że nie mogę pozbawić szkoły swoich talentów. Bojej. Dużo powiedziane. Najwidoczniej nie wszyscy mają takie zdolności jak ja. Przynajmniej masz o sobie wysokie minimalnie. Ja tylko stwierdzam fakty. Trzymaj, przeczytaj nowy numer i spróbuj mi powiedzieć, że źle wykonałam swoją pracę. Podała mi nowy numer gazetki. Od razu zaczęłam go przeglądać. Nagle zrozumiałam, dlaczego była taka zadowolona z tego, czego się dowiedziała. A więc nie wierzę. Tak, i jakiś zwrot akcji, który będzie pseudo. Z tego co kojarzę. Dobra, także tutaj kończymy te dramatyczne akcje i dramatyczne historie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie pamiętam, nie wiem, czy już nadrobiłam. Jeśli nadrobiłam, to ten odcinek już pojawi się zgodnie z planem, a nie będzie nadganiany. Także tutaj się z wami żegnam, zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że się podobało. No i cześć.